Hanna Liss dała upust swoim emocjom i skomentowała aferę, którą wywołał Przemysław Babiarz w czasie piątkowej inauguracji Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Przypomnijmy, że dziennikarz bardzo niepochlebnie wypowiedział się na temat całego pokazu artystycznego, którego określił jako demoralizujące. W efekcie TVP zdecydowała o zawieszeniu Babiarza z obowiązków służbowych. Głos w sprawie sportowego dziennikarza zabrał też Tomasz Lis. Hanna Lis pracowała w TVP do stycznia 2016 roku, po czym została zwolniona. Od tego momentu porzuciła pracę dziennikarską i zajęła się tematyką lifestyleową, między innymi na Instagramie. Była prowadząca Panorama zdradziła, jaki wizerunek miał Przemysław w z czasów Jacka Kurskiego, który był szefem TVP. Otwarcie igrzysk w Paryżu skomentował P. Babiarz. Ten sam, który jako pierwszy ustawiał się do zdjęcia z Kurskim, gdy ten ostatni zwalniał setki dziennikarzy. Czegoś tu nie rozumiem, napisała Hanna Liz w mediach społecznościowych. Co więcej, zarzuciła mu też, że był pupilkiem poprzednio rządzących i wygląda na to, że dziennikarz przez swoje nieprzemyślane słowa po prostu się doigrał. Z kolei Tomasz Liz twierdzi, że zawieszenie babiarza przez TVP to zbyt surowa kara, jak na to co zrobił. Nie do końca zrozumiał, że świat się trochę zmienił, nie do końca zarejestrował, że Polska się trochę zmieniła, podkreślił Tomasz Lis w słowach cytowanych przez Sport Interia. Wszystko szło gładko do momentu, aż przemek, z nieznanych mi powodów, postanowił dać upust swojej pasji publicystycznej i jakiemuś temperamentowi ideologicznemu. Uważam, że TVP powinna złagodzić karę, podsumował Tomasz Lis. Zobacz też, to był niespodziewany zwrot w małżeństwie babiarza. Chciał anulować ślub przemysła w babiarz podpadł widzom. Natychmiast poniósł konsekwencje w TVP afera z udziałem Tomasza Lisa. Złożył życzenia Annie Dymnej i się zaczęło. Hanna Lis prezentuje luksusowe wnętrza domu. To coś więcej niż przepych Hanna Lis. Przemysław Babiasz TVP zdecydowała o zawieszeniu Babiarza z obowiązków służbowych Tomasz Lis. Hanna Lis była prowadząca panoramę zdradziła, jaki wizerunek miał Przemysław Babiarz z czasów Jacka Kurskiego, który był szefem TVP nie do końca zrozumiał, że świat się trochę zmienił. Nie do końca zarejestrował, że Polska się trochę zmieniła, wszystko szło gładko do momentu, aż przemek. Z nieznanych mi powodów, postanowił dać upust swojej pasji publicystycznej i jakiemuś temperamentowi ideologicznemu uważam, że TVP powinna złagodzić karę. Zobacz, też. To był niespodziewany zwrot w małżeństwie babiarza. Chciał anulować ślub przemysła w babiarz podpadł widzom. Natychmiast poniósł konsekwencje w TVP afera z udziałem Tomasza Lisa. Złożył życzenia Annie dymnej i się zaczęło Hanna lis prezentuje luksusowe wnętrza domu. To coś więcej niż przepych.